Rozmawiamy w ramach festiwalu Off Plus Camera, na którym prowadzi Pan warsztaty dla początkujących filmowców. To już jest ostatni dzień warsztatów. Jak to się udało? Tego typu spotkania głównie mają na celu, oprócz ewidentnej szansy wzbogacenia wiedzy na jakieś określone tematy, które ich interesują, poznania innych ludzi, którzy są zainteresowani tym samym. Te rozmowy, które oni prowadzą razem, sceny, które wspólnie inscenizują, to oczywiście w przyszłości może zaowocować taką prawdziwą pracą, że oni się tam jakoś zaprzyjaźniają, robią wspólne rzeczy. Ja zresztą zawsze podkreślam, że edukacja w szkole filmowej powinna się odbywać przez pracę. Mnie dziwi często to, że w szkołach filmowych tak mało studentów jest, którzy używają właśnie tak kamerkę, jaką Pan tutaj nas obserwuje. To powinno być takie codzienne narzędzie, które się używa jak najczęściej. I to jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, że muszą szukać swojego własnego głosu, swoich własnych sposobów, że muszą odnaleźć odpowiedź na pytanie, kim oni są jako potencjalni artyści. Tego typu warsztaty, myślę, że w jakiejś mierze, mam taką nadzieję przynajmniej, pomagają, żeby tą odpowiedź znaleźć. Podobna idea pracy wspólnej jest na Pana warsztatach Film Spring na Helmu. To jest rodzaj takiego praktycznego miejsca. To jest, jak to mówi się z angielska, event. Myśmy to nazwali festiwal robienia filmu, bo dokładnie na tym to polega, że tam nie pokazujemy żadnych filmów, znaczy jak przyjeżdżają uczestnicy, chcą pokazać swoje filmy, to robią to. My nie mamy żadnego programu. Ale w każdym razie przyjeżdżają po to, żeby tam robić filmy wspólnie, poznawać się. A przy okazji są wykłady. W tym roku chcemy poświęcić cały ten październikowy obóz na Helu technice 3D i interaktywnej dramaturgii, czyli znowu rzeczy, które są raczej nastawione na przyszłość, nie na to, co jest wokół nas, tylko to, co nas czeka za chwileczkę. Najbardziej się cieszę na tą interaktywną dramaturgię, bo to wydaje mi się będzie bardzo interesowało młodych ludzi, że trzeba myśleć już o tym widzu, który w tej chwili siedzi przy grach komputerowych. Oni będą chcieli mieć inne widowiska. Język filmu będzie ewoluował niewątpliwie w tym kierunku i o tym chcemy zacząć tam rozmawiać. Pan teraz będzie pracował przy nowym filmie Jerzego Hoffmana Bitwa Warszawska. To będzie pierwsza polska pełnometrażowa fabuła właśnie w formacie 3D. Traktuje Pan to jako wyzwanie jakieś? Coś takiego? No tak, oczywiście jest to olbrzymie wyzwanie, bo pewnie Pani niewiele mniej wie ode mnie na ten temat. Jestem też kimś, kto się będzie uczył tej techniki, czytam książki, ale na szczęście współpracuję ze specjalistą w tej dziedzinie. Jedynym polskim specjalistą, panem Andrzejem Walukiem, który zrobił już takie filmy. W tej chwili robi z Krzysiem Ptakiem tą dużą animację w Łodzi o Chopinie. Jest zdecydowanie wybitnym specjalistą, jeśli chodzi o tą technikę i w związku z tym nie mam takich wielkich obaw. Myślę, że ta cała sprawa 3D w jego rękach daje pewną gwarancję, że to będzie naprawdę technicznie okej. A czy uważa Pan, że 3D w ogóle, tak jak niektórzy, jedni mówią, że to jest przyszłość kina, a inni, że jest to tylko taki epizod po raz kolejny w kinie? Ja nie mam żadnej wątpliwości, że 3D się będzie rozwijało, bo to jest na pewno niebywale emocjonalny rodzaj kontaktu z obrazem. To, że mamy coś na wyciągnięcie ręki, coś, że uchylamy głowę, wydaje nam się, że kamień kleci w naszym kierunku, nas uderzy. Te wszystkie efekty są efektami, które przypominają nam początek kina, że ludzie z kina wbiegali, bo lokomotywa nie wpadnie. Dawno już tak. Nikt w to nie wierzy. Natomiast 3D przywraca tą sensację w odbiorze i to jest chyba najważniejsze i myślę, że z tego powodu chociażby to nie zniknie, a technika w tej chwili to bardzo ułatwia. No nie mówiąc, wie Pani, no już będąc bardzo nieprzyzwoity, muszę powiedzieć, że na pewno filmy pornograficzne będą robione głównie w technice 3D. Tu są pieniądze i w związku z tym to nie zniknie. Gry komputerowe, porno, to jest taka lokomotywa, która będzie popychała tę technikę do przodu. Ona się na pewno będzie rozwijała też dzięki tym właśnie słupom.